Witam Państwa. Wiadomość z ostatniej chwili. Dokonano strasznej kradzieży w okolicach Jarocina. Więcej informacji w dalszej części programu. Jaki tu spokój Słyszałem gruby, że twoja córka wychodzi za mąż. Tak, wiem. Muszę wracać do Las Vegas. Tylko nie wiem jak to zrobię, bo ten chce tą walizkę. Gruby! He? Stanąłbyś, lać mi się chce. Teraz, kiedy mamy walizkę? Nie gadaj, tylko stawaj. Jaki tu spokój, na, na, na. Nic się nie dzieje, na, na, na. Nikt się nie bawi, na, na. Wszyscy się nudzą, na, 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 na. Jedziemy! Jaki tu spokój, na, na, na. Nic się nie dzieje, na, na, na. Nikt się nie bawi. Ty, Hanka znów ciąży. Kolejny dzieciak będzie. No wiem, nie słyszałaś tego? Już straciłam rachubę, który ten bachor będzie. Mąż jest, młoda kobiecina. Łaj, to mogą mieć. Kto to jedzie? Dobry. Dobry. Nie widziały panie czarnej teczki? Tacki? Panie, tu co drugi stacko chodzi. Oj Staśka, to nie o to chodzi. Tu o tecka chodzi, o tecka. Jakiego Stacha? Gdzie on teraz jest? Stachu? A to niedawno wziął jakąś teczkę skądś przyjrzeć. Panie, o tutaj Mieszko, tutaj za rogiem, tu za stodołą, jedź pan. Dziękuję. Bogiem. Dobra Kieska. Dziękuję. Szukamy Stacha. Stacha? A jakiego Stacha? Żul. Tego Żula. Musielibyście jechać w tej chwili na gospodarstwo, gdzie się znajduje. To jest prosto, a później w prawo. Dobra, dzięki. Do szczęścia. Szczęście panu. Dziękuję. Szczery żem sypnął na szczęście. Na pewno od bossa. Tak, szefie? Wiem, że się spóźniliśmy, ale damy radę. Już jedziemy. Tak, mamy walizkę, zaraz będziemy. Chłopaki, szef jest zdenerwowany. Gaz do dechy. Trudno tak. Dobry, proszę wyłączyć silnik. Sierżant Garcia i Borewicz Połęda, powiatowa policji w Tarcach. Dzisiaj średnio przekroczył pan 70. Niemożliwe, przecież na wiosnę kończy 20. Zbadamy panu. Proszę pana. Jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat. Starczy? Tak, wszystko ok. Dziękuję panu bardzo, miłego dnia życzymy. Szerokiej do widzenia. Drogi. Do widzenia. Do widzenia.
Dlaczego nie odbierasz? Powiedz, co robisz teraz. Wciąż nikt nie odpowiada. Halo? Tak, a gdzie znaleźli? Okej, to zaraz podjedziemy. No, co tam znowu? Matury znaleźli. Musimy jechać. A, to te, co ostatnio mówił komenda po nich. Tak. No skoro to konieczne. To szybko jedzie. No dobra. Święce! Pieniądz, no i sława, to podstawa. Złoty łańcuch, bransoleta, złota zastawa. Złotym polskim też nie wzgardzę, choć wolę dolary. Podcieram się nimi, nimi myję gary. Szmar, szmar, dużo szmaru, nie odczuwasz w ogóle żaru. Chęć, chęć, kupcią mała, to też siano będziesz miała. Sława, sława, sława. Spóźniliście się. Mieliśmy małe problemy. Nic mnie to nie obchodzi. Mamy to, co chciałeś. Ale najpierw pieniądze. Pieniądze będą w swoim czasie. Inaczej się umawialiśmy. Godzina 5, minut 30, kiedy pobudka zagrała. Grupa rezerwy szła do cywila, mirna banda płakała. Grupa rezerwy szła do cywila, mirna banda płakała. Nie jednej bandzie żal się zrobiło i serce z bólu zabiło. Będą pieniądze, będzie walizka. Pieniądze są. Mają być tu natychmiast, inaczej znajdziemy sobie innego kupca. Są w samochodzie. W którym? W waszym. Gazety. Oj, już czuję ten zapach premii. Znajdujemy się właśnie przed wejściem do technikum w Tarcach. To tutaj dwa dni temu zostały skradzione arkusze maturalne. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Matura 2014 odbędzie się. Dziękuję Państwu za uwagę.